Ej, witajcie zrodzeni z płomienia. Jak widzicie, Enshrouded się nie poddaje. To już trzeci duży update do tej gierki. Co prawda, no nie mamy tutaj zawartości fabularnej, nie mamy nowej części mapy, nie mamy nowych questów, aczkolwiek twórcy obiecują, że wciąż pracują nad kolejnymi rozszerzeniami. Mimo wszystko, muszę przyznać, że dodali dość ciekawe elementy do gry, o których sobie teraz troszeczkę posłuchamy. Ja może tutaj skomentuję, jeżeli uznam to za stosowne, jeżeli nie, to nie. Filmik jest krótki, 3-minutowy, więc sobie go posłuchajmy. Welcome back, Flameborn. We've got a thrilling new update for Enshrouded, features and improvement based on your feedback. Let's dive into what's new. First up, we're introducing configurable difficulty and gameplay settings that work across all game modes, single player, multiplayer, and dedicated servers. You asked for more control, and we've delivered. We've added several new difficulty presets to customize your experience. The default difficulty remains as the baseline, recommended for the first time players. Tutaj wrzucę swoje 5 groszy. Bardzo dobry pomysł, moim skromnym zdaniem. W pewnym momencie wydaje mi się, że gra staje się zbyt łatwa, więc możliwość zwiększenia poziomu trudności jest jak najbardziej na plus. Fajne jest to, że nie musimy tego robić jakby na początku rozgrywki. Spokojnie możemy zrobić to też już w trakcie gry, czy nawet na teoretycznym endgame'ie, ponieważ no osobiście tutaj mam większość zadań już zrobioną, więc sobie latam, eksploruję świat, podniesienie troszeczkę. Poziomu trudności, myślę, że tą grę ożywi dla mnie, nie? The relaxed preset provides fewer, less lethal enemies and increases resource generation, perfect for those who love base building and light-hearted adventuring. Dodatkowo właśnie, tutaj nie zwróciłem wcześniej uwagi na to, jeżeli byśmy chcieli sobie coś wybudować, nie chcemy eksplorować świata, tylko chcemy troszeczkę zająć się budową o coś tam. Niegłupim pomysłem jest faktycznie możliwość zwiększenia otrzymywanych przez nas zasobów, żeby tego czasu nie poświęcać tyle na samo zbieractwo, tylko radośnie sobie budować, nie? The hard preset ramps up enemy numbers and aggression for a tougher combat challenge. Fajnie to wygląda, nie? Takie duże mózgi są. The survival preset is for players who want a more old school experience, adding extra survival mechanics and more aggressive enemies. Właśnie, dodatkowa mechanika, nie? Czyli survival. Byłem już w grze, sobie oglądałem troszeczkę, jak to wygląda. Nie wiem, czy on tutaj o tym wspomni, czy nie, ale przy włączonym trybie survival musimy się odżywiać. Jeżeli tego nie będziemy robić, po jakimś czasie następuje głodowe zejście, nie? Też wydaje mi się jak najbardziej na plus. Widać, słuchajcie, że twórcy gry naprawdę słuchają tego, co mówią ludzie, nie? Słuchają i reagują, poprawiają. Więc no Enshrouded, szkoda, że ma nie za dużo treści jak na tą chwilę, nie? Pomimo, że za cenę, za jaką kupiłem, to tam chyba było coś koło 100 zł, czy nawet niecałe 100 zł, to gra naprawdę dała bardzo dużo. No ale widać, że jest nieskończona, ponieważ ta historia się kończy, jakby ucina w połowie, nie? Kiedy to zostanie wydane za pełną kwotę, kiedy ta przygoda będzie kompletna, myślę, że ta gra naprawdę ma dużą szansę być czymś bardzo, bardzo fajnym, nie? Finally, a custom setting where each preset can be freely modified. Crank 1,
all of the 30 game settings up to 11. Mix and match and tailor your adventure. Fajnie, nie? Że mamy tutaj możliwość też modyfikowania sobie dowolnie gry. I might have cranked it a little bit too much. Chociaż powiem wam, że this is the first implementation of that system, słabo, so as nie? always, give it a try and share your feedback with us. Next, we're introducing collection props for your base. Now you can display your equipment like armor pieces and weapons on newly available craftable props such as the mannequin or weapon stands. Swap complete armor sets with... Coś dla ludzi takich jak ja, dla zbieraczy, nie? Uwielbiam, naprawdę uwielbiam w grach robić wystawki przedmiotów, nie? Swojej broni, swoich zbroi, jakichś kolekcjonerek czy czegoś takiego. Dodanie manekinów do tego, z tego co widzę, w różnych pozach możemy je ustawiać, czy też kraftować, i możliwość zakładania na nie zbroi. Dla mnie to jest bardzo, naprawdę bardzo duży plus. Zresztą myślę, że dla każdego, kto chce sobie troszeczkę przyozdobić domek, nie? With the press of a button, you can also find collectibles like fossils in the world and display them on decorative shelves. Kolekcjonerki. Adding a personal touch to your dwelling. Nawet nie wiedziałem, że to weszło do gry. Być może zrobili to dopiero w tym momencie, nie? Skin complexion, eye color and eyebrow color. Zobaczcie, że mają tu zgliczowany kursor. No ale możliwość większej trochę kustomizacji postaci. Myślę, że dla każdego to jest na plus. Każdy lubi trochę posiedzieć, pogrzebać, nie? Przy postaci. Wiadomo, że fotorealistyczne to nie jest, ponieważ no tu mamy bardziej rysowaną grafikę, ale mimo wszystko and of course, coś takiego zawsze na plus. Quality of life updates to enhance your gameplay experience. Improvements to blocking and parrying with more reliable reaction times and better transition between weapons. A reworked crafting menu featuring bigger preview images ja and easier navigation. Właśnie to menu. Several points of interest throughout the world have been reworked or improved. We've also added a few new locations in Blackmire and Kindle Wastes. And of course, ongoing class balancing based on your valuable feedback. As for the mage, gameplay changes were made concerning the comfortable usage of wands and staffs, the survivability and more. Make sure to read the full patch notes. But wait, there is more. Tutaj Michael na pewno by to pochwalił, nie? Początkowa przeżywalność maga jak najbardziej przydatna. Nie wiem jak tam z balansem, nie? Czy jest to dobre, czy jest to złe. No, pogramy troszeczkę kiedyś, zobaczymy. No i to tyle, jeśli chodzi o Enshrouded. Musicie przyznać, twórcy się nie opierdzielają, cały czas starają się dostarczyć nam jakiegoś nowego kontentu, jakichś nowych mechanik. I co mogę powiedzieć? To naprawdę były dość dobrze wydane złotówki, nie? Które poszły na Enshrouded. Sama gierka jest zacna, sami twórcy pokazują, że chcą, żeby ta gra była rozwijana. Nie wiem, w jakiej cenie jest. W sumie możemy sobie sprawdzić, nie? No słuchajcie, na tą chwilę Enshrouded kosztuje 88 zł. W porównaniu do gier, które wychodzą w tej chwili, tak? 200-300 jest normą, kiedy czasami 500, no to nie jest pieniądz, nie? No dobrze, takie króciutkie info tutaj o Enshrouded, mały update'ik, staram się trzymać się, jeśli chodzi o tą grę, rękę na pulsie, ponieważ myślę, że warto, nie? Jej się przyglądać. Dobrze, ja spadam dalej walczyć z netem, wy się trzymajcie, do zobaczenia, na razie.